Cześć, tu Michał. Po ostatnich filmach o wyprawie na Green Velo miałem pytania od Was dotyczące nagrywania filmu. Jakim sprzętem nagrywam, jak nagrywam i tak dalej. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wrócić do historii. Jedziemy! Zawsze pasjonowało mnie nagrywanie filmów i robienie zdjęć, więc bardzo to lubię. W 2004 roku była pierwsza wyprawa do Austrii. Wtedy były czasy, kiedy maksem, co można było zrobić, przynajmniej dla nas, to była kamera analogowa, takiej wielkości. Z tą kamerą przejechaliśmy Austrię, przejechaliśmy Norwegię. W Norwegii jeszcze miałem taki pomysł, oglądając inne filmy amerykańskie, jak, nie wiem, American Flyers, żeby tą kamerę można było zamocować na kasku. Jest też jakieś nagranie, gdzie nagrywałem naszą jazdę, mając na kasku taką wielką kamerę. Mówisz, że tak będzie dobrze, nie? Mi się też tak wydaje. Dobra, zobaczymy, czy na kasku jest dobrze. Big Brother, kurde. Chyba się nagrało. No dobrze. O kurde! Nie mogłem za bardzo skręcać głową, bo by mi skręciło kark, albo kamera by spadła razem z kaskiem. Co tam jeszcze robiliśmy? Zrobiliśmy taki kątownik, który montowaliśmy sobie do widełek i umieszczaliśmy kamerę nisko. Tylko że ta kamera, jak była ciężka i były jakieś wertepy, no to ten obraz był kiepski, tam nie było żadnej stabilizacji. Kiedyś problem był jeszcze jeden. Nie można było mieć jednego sprzętu, którym nagrywasz film i robisz zdjęcia. Trzeba było wozić dwie rzeczy, czyli osobno aparat i osobno kamerę. Dygałem więc aparat, jakaś tam już wtedy była cyfrówka, ale to słaba. Dygałem kamerę, tą dużą, z zapasem kaset. No i do tego jeszcze trzeba było wziąć statyw, no bo dzięki statywowi można było zrobić zdjęcia takie, jak mieliśmy, nie wiem, z Włoch, wspólnie, w trójkę. Bez statywu takie zdjęcia dałoby się zrobić, ale wymagałoby to większej jakiejś kombinacji. Stawiania kamery na skałach, na drzewie, na jakimś płocie, no i tak dalej, i tak dalej. Po jakimś czasie udało mi się zmienić analogową dużą kamerę Panasonica w jej wersję mniejszą, cyfrową. Nadal to nie było tak małe jak dzisiejsze GoPro, ale już było sporo mniejsze od tej analogowej. Nadal były kasety, które trzeba było wozić, no ale kaseta wystarczała na 60 minut nagrania, więc tych kaset nie było aż tak dużo, żeby je brać. To dużo poprawiło, ale nadal trzeba było ze sobą brać aparat. Woziłem ze sobą Canona 350D z obiektywem. Nie brałem dodatkowych, no bo to już był naprawdę hardcore, żeby sobie z tym poradzić. Oczywiście kombinowałem też z możliwością już nie robienia może filmów, bo filmy nie wychodziły, ale chociaż zdjęć pod wodą. Oczywiście nie było mi stać, żeby kupić specjalną obudowę podwodną. Kupowałem taką, powiedzmy, folię specjalną, w którą pakowało się lustrzankę, zamykało się szczelnie, można było robić pod wodą zdjęcia. Jakość słaba, no ale coś tam było. Miałem też epizod jakąś kamerką, zaczęły wchodzić takie kamery gdzieś tam ze Stanów, coś podobnego do GoPro, nie pamiętam jak to się nazywało, ale jakość z tego była tragedia, bo to nawet nie miało 480 pikseli, słabizna, dźwięku w ogóle nie dało się odtwarzać, więc to była pomyłka. Potem nastąpiła rewolucja. Pojawiły się lustrzanki Canona z możliwością nagrywania filmów w HD. Bajer. Mogłem wtedy wziąć 60D, i nagrywać zarówno film, jak i robić zdjęcia. W tym czasie urodziła mi się Lenka, więc wyprawy poszły sobie, nie jeździliśmy nigdzie. Było kilka takich wypraw w góry. I na jednej z takich wypraw pojechaliśmy na Sukszpitze w 2015 roku. Zabrałem ze sobą 60D z obiektywem i jak się pakowaliśmy na parkingu, żeby wyjść
stwierdziłem, że to jest zbyt ciężkie, żeby to dykać. Musimy nieść wszystko ze sobą, z namiotem, z liną, z czymkolwiek tam jeszcze mieliśmy ze sobą, śpiworami, że stwierdziłem, że nie, chwila. Jeszcze mam dykać aparat ciężki, obiektyw. Nie, ja się z celem, ja z tym mogłem ledwo co się ruszyć, a co dopiero jeszcze pakować takim obciążeniem. Zrezygnowałem z zabrania tego aparatu i miałem tylko i wyłącznie komórkę. Nagrałem film z komórki, coś tam jest, możecie zobaczyć oczywiście. Nie udało się komórki naładować na szczycie, a podczas drogi powrotnej dorwała nas taka ulewa, taka burza. Uciekaliśmy dosłownie w popłochu. Woda się lała, ale to lała się normalnie na łeb, na wszystko. Zmyło nas dosłownie z tego szczytu i tego nie mam nagranego. Wtedy powiedziałem sobie nie. Na takie wyprawy jedyna opcja to GoPro. Tego samego roku kupiłem GoPro 4 Black. Z GoPro była zupełnie inna bajka. Malutkie, robi zdjęcia, nagrywa wideo w 4K. Czwórka jeszcze nie robi zdjęć w RAW-ach. To robią kolejne wersje, ale to i tak było super. Wszystkie wyjazdy, tylko z takim małym pudełeczkiem, zasilane na USB, można doładować powerbankiem. Rewelacja. No i teraz zmieniły się czasy znowu. W 2019 roku, jak myślałem o wyjeździe na Green Velo, stwierdziłem, że wszystko fajnie, ale taki dron, który oferuje DJI, to by był dodatek do tych filmów. Jak pomyślałem, tak zrobiłem. Wziąłem sobie na ratę DJI Mavic Air. Oczywiście nie potrafiłem tym latać, bo kupiłem to przed samymi wakacjami. Bałem się tym latać jakoś, nie wiem, ekstremalnie. Więc tych nagrań jest bardzo mało. Poza tym kupiłem nie wersję combo, a podstawową z jedną baterią. I to jest katastrofa. Jak kupić, to minimum dwie baterie od razu. Wracając do pytania, czym był nagrywany film z Green Velo? Odpowiadam. GoPro Black 4, czyli dosyć stara już wersja. No i DJI Mavic Air. Na obu sprzętach korzystałem z profilu płaskiego, który daje większy zakres tonalny potem do skorygowania i pokolorowania wprost produkcji. Do postprodukcji DaVinci Resolve, darmowy program, najlepszy jeżeli chodzi o kolorowanie. No i to jest tak naprawdę teraz opcja na dzisiaj. To co na przyszłość? Na pewno zostaje DJI. Dokupiłem kolejną baterię, więc będzie więcej lotów, będzie więcej materiału do zmontowania. GoPro 4 zostaje. Czy kupię 8? Niekoniecznie. 8 ma świetne zalety. Ma lepszą stabilizację, ma w ogóle stabilizację, bo 4 nie miała. Od 7 wprowadzili stabilizację Hyper Smooth. Teraz jest druga wersja. No, rewelacyjne osiągi. Ma do tego zdjęcia w RAW-ach. Wszystko fajnie, tylko zastanawiam się nad jednym rozwiązaniem. Nie można zdjąć obiektywu, jak uszkodzisz, to jest niewymienialne. W poprzednich wersjach była taka opcja, a poza tym zawsze ze sobą mam telefon. Myślę, żeby zostawić sobie GoPro na ekstremalne warunki, w których nie da się nagrywać telefonem, a wziąć telefon, kupić taki, który ma niezłe osiągi, jeżeli chodzi o nagrywanie filmów i robienie zdjęć, i dokupić do niego gimbala. Powinno wystarczyć. Co wy o tym sądzicie? Piszcie. Piszcie w komentarzach, co jeszcze chcielibyście wiedzieć i subskrybujcie kanał. Mnie to cieszy, jeżeli to robicie.